Dzień doberek, dzień doberek. Witam was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z wami, nie wiem czy to widać, ale pewnie widać po mojej facjacie, że witam się z wami z rana. Słuchajcie, jest godzina po 9:00. Dzień tygodnia. Poniedziałek chyba. Chyba poniedziałek. Ja właśnie mam wykonaną, wykonane co? Pielęgnację? Nie pielęgnację. No, co mam wykonaną? Toaletę poranną. Jeszcze się budzę, także wybaczcie. Zbieram się, gdyż jadę do Edynburga, tak jak wam mówiłam. I właśnie tak, tak sobie tu zerkam, co by tu użyć. I użyjemy sobie moich nowych ulubieńców, których się naprawdę lekko zauroczyłam na razie. Do zakochania niewiele brakuje, chociaż w toniku się już zakochałam. Jest chyba najfajniejszy na razie tonik, jaki miałam. A teraz używam sobie Clarence Water Comfort One Step Cleanser. Po przebudzeniu jak znalazł. Jakieś resztki jeszcze może z wczoraj. Zmyję z twarzy. Pomyślałam, że dawno nie było na moim kanale vloga takiego, no takiego wiecie, spoza domu. No i właśnie dzisiaj przyszedł ten dzień. Z racji tego, że mam dzisiaj wolne, a cały tydzień po prostu zapierdzielałam. No to właśnie zabieram was do Edynburga. Bardzo chciałabym zobaczyć, czy już jest to nowa seria ze Smashboxa. Może was zabiorę do House of Razer. Tam może troszeczkę wam będę mogła coś nagrać. Jeżeli nie, no to trudno, ale mam nadzieję, że mi się to trochę uda. Więc jeżeli nie będę mogła coś gadać, na przykład, to spróbuję przemycić kamerkę i wam coś tam popokazywać, chociaż jakieś przebitki albo zdjęcia i później złożę w całość. Także co do formy jeszcze wam nic nie gwarantuję. Nowości chciałabym wam ponagrywać, co się dzieje w sklepach. Także rzecz kolejna, jaką teraz zaaplikuję, to będzie to serum. Serum, jaki ja mam w tej właśnie takiej miniaturce, i to jest Clarins Extra Firming Fito Serum. Także to będzie to i na to dziś naniosę Extra Firming Wrinkle Control Firming Day Cream, również z Clarins. I na to naniesiemy sobie ociupinkę podkładu i myślę, że dzisiaj postawię chyba na ten. Także ociupinkę, bo nie wiem, czy nie będę też chciała dzisiaj po południu pójść na solkę na chociaż 9 minut, bo naprawdę blednę strasznie w oczach. Także ja nakładam, aplikuję pielęgnację. Aha, na ustach po całej też nocy miałam pow-pow, nie wiem jak się to wymawia. Pow-pow to jest, słuchajcie, bardzo fajne, polecam wam bardzo serdecznie. Mnie tylko denerwują formuły, denerwuje mnie sposób aplikacji. Lubię coś z aplikatorami, wiecie o co chodzi? Z gąbeczkami, a tu trzeba paluchem. Jak ktoś ma paznokcie, to rozumie mnie w 100% pewnie. Także bardzo fajny produkt, jeżeli chodzi o nawilżanie ust. I drugi, jaki zakupiłam, słuchajcie, w ciemno, tak w TK Maxie za funt 99. To jest coś takiego, pachnie przecudnie, jeszcze go tak za bardzo nie próbowałam w całości. I jest to Lip Sugar, taki Lip Scrub, Coffee plus Coconut. Pachnie przepięknie, to jest Jelly Bong Bong. Jak znacie to, to wiecie o czym mówię. Może jeszcze troszeczkę użyję tej bazy jako może rozświetlenia tylko. No i zaaplikujemy sobie podkład i się do was odezwa. No i ejo, ja już jestem leciutko umalowana, pokażę wam co użyłam. Jeżeli chodzi o podkład, to użyłam Guerlain Essential, ociupinkę. Jeżeli chodzi o rozświetlenie, które mam bardzo delikatnie, to jest to oczywiście baza ze Smashboxa. Troszeczkę później przypodrobowałam, więc może nie być widać, dlatego ja ociupinkę jej dołożę. Nie chcę dzisiaj się bardzo świecić, bo jest brzydka pogoda, pada co chwilę deszcz, także nie chciałabym, żeby mi cokolwiek spłynęło, dlatego jak widzicie, to używam tego bardzo, bardzo delikatnie. Po prostu delikatne rozświetlenie, także Smashbox. I co? Jeżeli chodzi o usta, to zaaplikowałam konturówkę, którą polecano, którą bardzo dużo osób poleca. To jest Clarins Lip Liner Pencil 03 Nude Rose. I podobno to jest bardzo fajna konturówka, także ja ją sobie teraz testuję. Nie będę jej zabierała ze sobą, bo jak dzisiaj mi się zje kontur, to mam ze sobą z kolei Instant Light Lip Balm Perfector Eclair Minute. I to jest, słuchajcie, jest też z Clarins. Chcę wam powiedzieć jakiś, o jest, 06 Rosewood. Rosewood i to jest coś, co mam właśnie jakby, czym mam wypełnione usta, gdzieś mam włosa.
Ja wam bardzo gorąco polecam, to jest taki bardzo uniwersalny, myślę, nudziak chyba dla każdego. Ja jeszcze będę się czaić na jeszcze jedną rzecz i też numerek 06 właśnie sobie dziabnęłam, słuchajcie, tym opakowaniem, nieważne. Na ten taki balsam koloryzujący w tubce, co oni mają z Clarins, także dzisiaj chciałabym się do niego przyczaić, bo ostatnio tutaj tego koloru nie było. Mam też tutaj jakieś dwie, trzy nowości, co wam pokażę innym razem. No i na oczach mam Chocolate Bonbons od Too Faced i mam użyte trzy cienie i w tym pociągnięte jedno takim na środku różowym, na dole różowym, reszta to jest taki beż i brąz. A jeżeli chodzi o zapach, to dzisiaj u mnie jest Jo Malone, Mimoza i Kardamon. Także tak dzisiaj wyglądam ja. I co? No i brykamy. Także my brykamy, patrzę co mam wziąć. Biorę na pewno balsam, dopiję tylko moją wodę z cytryną. Jeżeli chodzi o moisturyzację, to nawet nie ma co pokazywać. Zakładam kurtałkę, mam na sobie leginsy, adidasy, bluza. Ona nie jest pomarańczowa, ona jest taka malinkowa, ładna. Ale widzę, że tutaj, że to wszystko tutaj przekłamuje te kolory. Bardzo przekłamuje te kolory, słuchajcie, nie wiem dlaczego. Mam na sobie tą białą koszulkę, którą zakupiłam na promce w New Looku i założę chyba tylko czarną kurtałkę, taką cienką, bo tak jak mówię, no nie jest dzisiaj za ciepło, więc wolę sobie ją zdjąć i przywiązać sobie w pasie, aniżeli marznąć. Także tak by to wyglądało. Spadamy i odezwę się do Was już z podróży. Moje, moje. I hej, ohej, widzicie, jesteśmy właśnie w Greksie. Jesteśmy w Greksie i biorę oczywiście moje te mini jamiamsy. Oli wzięła sobie sosyszon. Zobaczcie, jakie pączki z rana. Dobrze, że ja nie lubię pączków, bo tak naprawdę to one wyglądają apetycznie. No i co wzięłam? Wzięłam sobie speciality latte, którą za chwilę będę właśnie pić. Tam jeszcze są inne ciasteczka, eklerki. Także, o, tak to wygląda. Tadam. Moja kawa się robi, także mamy do pociągu. Ile mamy do pociągu? Yes, thank you. Ile mamy do pociągu? 10 minut mamy do pociągu. Moja kawka jest gotowa. Weź, kochanie, proszę resztę i te rzeczy. O, tutaj sobie stawiamy. Thank you. Tutaj sobie stawiamy i tutaj właśnie sobie za chwilę po cukrze, po pieprze. Żartowałam. Nie no, po cukrze sobie i co? I będziemy spadać na pociąg. Tadam! I my już jesteśmy. Właśnie postawiam sobie kawę i będziemy kupować ticket. Dobra, bierzemy, czekajcie. Się zamotałam, bo pan tutaj był bardzo długo. Dobra, to jest ten. Nie biorę dla Oliwki, dlatego że dla Oliwki wiem, że jest po funta, a tutaj nam dużo doliczało chyba. Od 5 do 15, jak tutaj doliczę jeden. Widzicie? Nie, Oli, czekaj. Tak. Okej. Okay. No i dobra. I co? I płacimy. Uwaga. Chyba już. Dobra, drukuję bilet. Oliwia ma właśnie za 3. Nie, za funta. Za funta, także ja jej dokupię po prostu w pociągu. Idą nasze bilety, patrzcie. Schody do nieba. Normalnie. My już jesteśmy właśnie w Edinburgh Waverley, jak ja lubię tą nazwę. Bardzo proszę. Pogoda dzisiaj piękna. Po prostu piękna. No i oczywiście te same widoki, które zachwycają. Pan pomachał do kamerki. So nice. Zobaczcie, zimno jest dzisiaj. Jest zimno. I trochę pada deszcz, chodź dziecko. A my zaraz tu będziemy przechodzić. I tam jest tak fajne miejsce widokowe. Tam kiedyś byłam właśnie z moim tatą. Czekajcie, bo tu są takie trudne sprawy. Tu się tak przechodzi, wiecie. Wolna Amerykanka, jak to mawiają. No, jesteśmy w Edinburgh i podążamy teraz po kolei. Znaczy nie zakładałam się z Oliwią, ale właśnie tak obstawiałyśmy. Czy jedzenie nasze, które ostatnio jadłyśmy w... jak się to nazywa? Yosushi. To czy było pod House of Fraser? Mi się wydawało, że tak. Oli mówi, że nie. Pamiętam, że to jest McDonald's. Na drugiej właśnie uliczce powinien być TK Maxx. I właśnie w następnym takim... O!
Tak, w rogu powinien być właśnie House of Fraser, a nad nim Yo Sushi. Tak obstawiłam ja. Oli mówi, że tak jest inaczej. Znaczy, że tak nie jest. No. Zobaczcie, ludzi jak zwykle pełno. No i znowu uwielbiam patrzeć na te putownictwo. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się ta architektura podoba. Naprawdę strasznie. Także my podążamy. Jak będzie coś fajnego, ciekawego, to oczywiście nie omieszkam włączyć kamerki i wam pokazać. Do H&M-u, przepraszam, do H&M-u nie idziemy, czyli do H&M-u. Bo jakoś nie bardzo nawet mamy po co tam iść. Podążamy dalej. Na pewno do House of Fraser chcę zajść. Na pewno chcę znaleźć Gapa, na pewno Lasha, na pewno Superdrug i Boots. No, także to takie nasze. A, no i TK Maxx, który chyba właśnie będzie w następnej kolejności. Zobaczcie na to. Ja nie wiem, czy to widać. To musi być moje. Piękne. No i taki jest drugi, ale to już jest taki za ceglasty, za pomarańczowy, to nie. I podoba mi się jeszcze tutaj elf. Elf, róż z elfa. Ja wiem, czy chcę z elfa, chyba nie chcę z elfa, chciałabym chyba z czegoś lepszego. A to? Jezu, wszystko mi leci, słuchajcie. A to te Ellen Tracy, one nie są drogie, więc pewnie będzie trochę shit. Ale to biorę. Lip gloss, pięknie wygląda, ciekawe, czy będzie tak samo na ustach, nie wiem. 2,99. Spoko, ale tu coś pachnie cytrynkowo, fajnie. Nie wiem co, ale coś ładnie pachnie. Dobra, tu mamy takie pierdółki. I mi się chce już normalnie aż do toalety. Co jeszcze masz? Mydło ładnie pachną, ale ja nie lubię mydeł jako mydeł. O, tam jest stado masek, już widzę. Wiecie, z czego szukałam? A, jeszcze wam pokażę, tylko że jest nowa seria całkowicie. Nie wiem dlaczego, czy to jest opakowanie, czy jak. Gold Serum z Christian Breton. Jakieś nowe opakowania wyszły. I nie wiem, czy to jest nowa seria, czy tylko zmienione opakowania. To taka information dla was. Tutaj coś fajnego jeszcze widzę. Beauty Booster. Doktor Karabelnik. Cokolwiek to znaczy. Witamina C. Ale to też nie będę brała, bo tak jak mówię, chcę używać cały czas na razie jednego, żeby móc sobie stwierdzić, czy to jest fajne. No i jak widzicie, tak to wygląda. Jeszcze wam pokażę tak szybciutko tylko z kolorówki, co tutaj było. Było kilka ciekawych rzeczy, ale nie na tyle, żebym się miała jakoś tam specjalnie rzucać. O. Tutaj co to było? Vita Liberata, Highly Active Complexion, Light Clear. Czekajcie, co to jest? Tak, za chwilę, tylko dopiero do toalety chyba. Co to jest, Oli? Jeszcze to, tylko zaraz zerknę sobie online i idziemy dalej. No i jak widzicie, jesteśmy dalej w TK Maxx. Gdzie to moje dziecko poszło? O, fajne spodnie. 15-taka tylko. Podobają mi się. Naprawdę mi się podobają. Takie, zobaczcie, ściągane na dole. Rozmiar 30, europejska 30, 45. Nie wiem, czy ja bym weszła, ale podobają mi się. Musiałabym je przymierzyć i chyba to zrobię. Nie wiem, czy to są męskie, czy damskie. Wyglądają chyba na damskie, co? Jack and Jones. Kurde, dziewczyny, nie wiem. No, wyglądają mi na damskie, dobra. Są na damskim tym, przymierzę. Koszulki Gapa, nawet fajne. 7,99. Biała może. SK. 7,99. Białe, wszystkie białe. Jakaś niebieska, to nie, niebieska mi się nie podoba. Takie zwykłe. Nie wiem, gdzie poleciało moje dziecko. Ja na razie znalazłam sobie te spodnie. Podobały mi się naprawdę. Lubię takie sportowe, bojówkowe. Nie lubię, strasznie nie lubię, słuchajcie, w takich maksach tego grzebania. Po prostu nie znoszę. Wiem, że można znaleźć dużo perełek i fajnych rzeczy, ale naprawdę nie lubię grzebać. Fajna katana. Podoba mi się. 6 dyszek. Fajna. Ivy Park, Ivy Park. Ivy Park. Bluza, niby M-ka, ale zobaczcie, jaka ogromna. Strasznie ogromna. I co tu jest? Jakieś leginsy. Ale trochę już takie
już trochę taki chamski ten napis Ivy Park. XXL. Tu jeszcze XS. Ogólnie fajne, tylko że tak nie wyszło, bo raczej taka z takimi całymi napisami. Tu mamy L-ki, czekajcie. Chciałam jakiś taki jasny, zwykły. Sportowe, sportowe, biały chciałam. Biały taki staniczkowaty, lekki. 7,99 taki zwyklak. Tu jakiś New Balance. Chciałam taki leciutki. To byłoby fajne, gdyby było białe. Ale nie widzę. Na siłę też nie biorę. Także jedno spodnie mam do przymierzenia. Znalazłaś? Co znalazłaś? No to ostatnio pokazywałaś. No pozycja, to jest beznadziejne. To jest takie nijakie. No co w tym fajnego? Co to jest? Długotarka przyciśnięta. Co? Aha, w tą stronę to jest, tak? To jest iPhone 8. Już dziwnie wyglądają obie. Złota taka normalna. A po co się taka normalna, zwykła budowa? Widziałaś te? Leginsy. To którą? Nie wiem, decyduj. Która ci się bardziej podoba, a ja chcę jej spodnie przymierzyć, mi się podobają. Pejówki. No to jest chyba fajniejsza, tamta jest taka średniała, ci powiem szczerze. Nie, no spodnie mi się tylko jedno podobają. Już wam pokażę, co tu jeszcze jest. No szczerze mówiąc, tu nie ma za dużo. Naprawdę nie ma zbyt wiele. Chcę mi się nawet grzebać, idę przymierzyć spodnie i będziemy chyba spadać. No i dobra, zabrałam was do przymierzalni, zobaczcie. To jak wyglądają te spodnie. Może i są ciut przyduże, ale kurde fajne są. Takie w moim stylu, podobały mi się bardzo. Mięciutkie, dość wygodne, długość myślę, że też spoko. Dla Adidasów też powinno być ok. No nie wiem, podobają mi się. Chyba je wezmę. Piszcie później w komentarzach, czy fajne. Dobra, uwaga, uwaga, wyszłyśmy właśnie z TK Maxa i wchodzimy do Jenners. I Olivia miała rację, miała rację. No dobra, zabieram was do środka, nie wiem, czy będę mogła nagrywać. Mamy tutaj 10 funtów off beauty od 2 do 19 maja. Oli, patrzaj. I mamy już pierwszą kolekcję jakąś. Co to jest? Which you choose free. Jakaś oczywiście promka fajna. Z klinika. A ja chciałam iść 24 zestawy, 10 off. Half of Fraser. A fajne właśnie tutaj zobaczyć, co macie ten taki zestaw. I tu chodzi o co? To proszę, two or more products. One to be skincare or foundation. No proszę bardzo. I jeszcze jakaś promocyjka, że kupicie jeden lub dwa produkty. A to jest coś, bo to jest takie coś, co z Clarins. Patrz, mają tą promocję, co z Clarinsa tam jest. Że jak kupisz jeden lub dwa produkty, to dostajesz jedną rzecz. Chyba z tych sześciu masz sobie wybrać. Fajnie, tylko wszystko ci widać. Widzisz? Możesz sobie wybrać jedną rzecz z tych, jak kupisz jedną lub dwie rzeczy. I jest jeszcze przecena. 10 funtów taniej. Coś tam, coś tam. Tu mnie nie chciałam, tu nie chciałam. Tu mamy co? O, mamy zniżeczkę za 11. Ale podtrzymaj mi kamerkę, tak nagrywaj. Chyba jest zniżka. Trzęsie mi się ręka. Zniżka jest. Nie wiem, czy ładny jest. Chyba nie jest ładny. Chyba nie jest ładny. Nie jest taki ładny, ale jest dobra cena. Więc jeżeli komuś by się podobał ten zapach, to dobra cena. Tu masz zniżki na męskiej w ogóle. Ale ja chciałam iść na... Tu mamy Clinique, a ja chciałam iść na Clarins. O, tu mamy 24 z Clinique. O, gdzie jest Clarins? O, tutaj właśnie też wam chciałam pokazać. Girlo, co miałeś rację? I tam mamy właśnie te serum. Hello. Terracotta. I tutaj zapachy. Tam mamy Chanela.
Tutaj mamy to Lancome. Ja chciałam iść na... Gdzie jest Lancome? Tam jest. Tam chciałam. O. Dior Addict. Sign. Są nowe. Tak? To wyłączę. To wyłączymy. Ale tu chciałam. Ja chciałam tu. O tu. Ja chciałam tu. I zaraz będę patrzeć. O, i właśnie tutaj mamy, co mamy za zestaw za 18. Zobaczcie. Foaming cleanser. Nie wiem, czy to widać. Balm mask. Gentle refiner. I tonic. Bath and shower. Za 18. Dobra cena. I tutaj co mamy? Bath and shower. A to są jakieś takie do kąpieli. To tak nie bardzo. Ale za to tutaj mamy porobione jeszcze jakieś zestawy za 15. O, i tutaj mamy te dwufazowe serum, refiner i eye makeup. To jest dobry zestawik. To już Wam powiem. O, mamy instant light. W jakim to jest kolorku? Ale to nie jestem, co ja chciałam. I tu co? One step gentle exfoliating cleanser. Też fajny zestaw za 15. Tylko ta kredka tutaj niepotrzebna. Tutaj mamy co? Multi active. Nie wiem, czy w ogóle widać to, co pokazuję, bo tutaj patrzę na dół. Lip Perfecting Base jakiś, One Step Gentle, też fajny zestaw. Fajny, za 15. Aha, i taka chyba opcja jest. Taka opcja. No to z tych wszystkich chyba, nie wiem, to jest fajne. To jest fajne i tu było fajne, gdyby... A tu jeszcze coś jest. Nie widzę, co to jest. Coś szło coś do ust. Nie widzę, co to jest. Ślepa jestem. Czekajcie, zaraz Wam powiem. Instant Light Natural Lip Perfector 05 Nude Shimmer, więc spoko. Carbon Black, no to nie dla mnie. Lip Comfort Oil Honey. A, no to czyli olejek. I ten cleanser. Fajny zestaw. To naprawdę fajne, tylko to chyba bym wolała w innym kolorku. Tak mi się wydaje.